Wszyscy znamy Master Chiefa. Jesteśmy przecież na kanale Ohalo. John 117 nierozerwalnie kojarzy nam się z konkretnym wizerunkiem. Wszyscy w tej chwili widzicie jego charakterystyczną zbroję. Czy to z czasów Bungie, czy post-Halo 4. Jakkolwiek ikoniczny by ten pancerz nie był, to jednak wciąż jest bardziej związany ze Spartanami. Z Master Chiefem. Gdyby wyjąć ze środka Johna, to już nie wiedzielibyście, na co patrzycie. Wiecie, kiedy zyskalibyście pewność? Gdyby się do was odezwał. Głos Zbawcy Ludzkości jest z łatwością jednym z najbardziej ikonicznych branży gier. Wszystko dzięki niezastąpionemu Steve'owi Downsowi. Ten 68-letni pan najbardziej znany jest ze swojej pracy radiowej, puszczając muzykę, prowadząc programy śniadaniowe. Jako aktor głosowy zaczął się udzielać od 1990 roku w reklamach. Dopiero w 1999 wystąpił jako trzecioplanowa postać Septerra Core Legacy of the Creator. Głosem Steve'a przemówił niejaki Gunner. I defeated you once, Doskius. I can do it again. I nic nie zapowiadało, by ta ścieżka kariery rozwinęła się dalej. W międzyczasie w siedzibie Bungie trwały prace nad ich wiekopomnym dziełem i gość zajmujący się prawie całym dźwiękiem w grze, czyli kompozycją muzyki i doborem aktorów głosowych, niespodziewanie zauważył rolę Downsa w nikomu nieznanej grze o zbyt długim tytule. Mówimy oczywiście o Martinie O'Donnellu. Steve został zaproszony do udziału w tworzeniu gry, mającej się ukazać 2 lata później jako Halo Combat Evolved. Jego głos ożywił głównego bohatera gry i do dziś przylgnął do odgrywanej postaci, owocując jego stałym udziałem w bogatej historii całej serii gier. Dzięki Steve'owi Downsowi usłyszeliśmy te najbardziej znane teksty Master Chiefa. I need a weapon. Right. Albo Sir, finishing this fight. Czy też Wake me when you need me. Inne najbardziej znane role głosu Master Chiefa to Super Bomberman R. W 2015 roku przeszedł na emeryturę po 44 latach pracy w radiu. Wielu fanów jego głosu zaczęło panikować. Jednak praca zleceniowa przy voice actingu to nie to samo, co stałe zatrudnienie. Już mogliśmy posłuchać Steve'a w pierwszej próbce Halo Infinite. Pan Downs opowiedział kiedyś taką historię. Wyobraźcie sobie, że na imprezę do waszych rodziców przychodzi znajomy, który zostaje przedstawiony wam jako radiowy DJ. Nie robi to na was wrażenia, bo przecież radio jest medium starych osób, więc wracacie z kumplami do grania w Halo. Ile czasu zajęłoby wam powiązanie tajemniczego gościa z którąś z postaci z gry, mając tylko wskazówkę, że podkłada komuś głos? Ta historia dobrze podsumowuje status Steve'a Downsa i nieoczywistą relację między jego 2 głównymi zajęciami, z jakich stał się znany.